Dzień dobry Państwu. Dzisiaj kolejne pytanie. Jak Chrystus Jezus Pan może być Bogiem, a jednocześnie Synem Bożym? Jak wiemy ze Słowa Bożego, są trzy osoby boskie. Ojciec, Syn i Duch Święty. Każda z tych trzech osób jest Bogiem. W odniesieniu do Syna Bożego już rozmawialiśmy we wcześniejszych pytaniach. W odniesieniu do Ojca istnieje wiele miejsc, które mówią o Nim jako o Bogu Ojcu. Na przykład możemy o tym przeczytać w liście do Efezjan. Rozdział 1, werset 3. Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas pobłogosławił w Chrystusie wszelkim błogosławieństwem duchowym w niebiosach. Także możemy o tym przeczytać, że jest Bóg Ojciec w 2 Koryntian, 1 rozdział, 3 werset. Drugi Koryntian, pierwszy rozdział, trzeci werset. Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy. Także pierwszy Piotra, pierwszy rozdział, trzeci werset. Pierwszy Piotra, pierwszy rozdział, trzeci werset. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez powstanie Jezusa Chrystusa z umarłych. I także o Duchu Świętym wiemy, że Duch Święty jest wieczny. O tym czytamy w liście do Hebrajczyków, 9 rozdział, 14 werset. Hebrajczyków, 9 rozdział, 13 werset. Albowiem jeśli krew wołów i kozłów, 9 rozdział, 14 werset, jest inna numeracja. Jakże daleko więcej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego samego siebie ofiarował nienaganionego Bogu, oczyści sumienie wasze od uczynków martwych ku służeniu Bogu żywemu, czyli Duch Wieczny. I także wiemy, że jest wszechobecny Duch, o czym czytamy w Psalmie 139, werset 7. Psalm 139, werset 7. Dokąd ujdę przed duchem Twoim, dokąd przed obliczem Twoim ucieknę? I także równy, to znaczy, że zajmuje tę samą płaszczyznę Ojcu i Synowi, o czym czytamy na przykład w Mateusza 28, rozdział, werset 19. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Oraz drugi list do Koryntian, 13 rozdział, 13 werset. Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. Amen. Oraz objawienie, pierwszy rozdział, czwarty werset.
Jan do siedmiu zborów, które są w Azji, łaska wam i pokój, niech będzie od tego, który jest i był i przyjść ma, i od siedmiu duchów, którzy są przed tronem Jego. Pomimo to oczywiście nie ma wielu bogów, lecz jest jeden Bóg, jak uczy nas 1 Tymoteusza, 2 rozdział, 5 werset. 1 Tymoteusza. 2 rozdział, 5 werset. Bo jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. Również warto przeczytać w tym kontekście 1 Koryntian 8:4. I tak o pożywaniu rzeczy bałwanom ofiarowanych wiemy, że bałwan na świecie jest niczym i że nie masz żadnego innego Boga oprócz jednego. I Galacjan, 3 rozdział. Galacjan, 3 rozdział, 20 werset. Lecz pośrednik nie jednego, ale Bóg jeden jest.